Siemano, tutaj Stefan Bong, witam was w 9. Daily Vlogu. Dzisiaj jest 9 listopada, 9.11. Więc wiecie, you know, haha, 9.11, haha, beka. W dzisiejszym odcinku, nie wiem co będzie, ale jest godzina 14 i zostało zamówione na moim koncie Allegro, ktoś zamówił ten przewijak już drewniany, więc jedziemy go nadać. Już wcześniej byłem go nadać, tylko że nadałem go normalnie postęp, wiadomo, płaciłem paczkę gabaryt A. Przechodzę do paczkomatu, otwiera się skrytka, próbuję wsadzić do paczkomatu i okazuje się, że po pierwsze skrytka paczkomatu ma 38 cm szerokości, paczka ma 49. Później w domu się jeszcze okazało, że na długość się nie mieści i więc się nawet w cenie zmieści pod kątem. No więc musiałem napisać do kupującej z, taka ciekawostka, z Kraśnik, o Kraśnik, z Kraśnika pani. Właśnie do pani z Kraśnika napisałem, znaczy zadzwoniłem, że sytuacja jest taka jaka jest, że no nie pomierzają sobie paczki i że wiadomo w tej cenie nadam jej kurierem. No i ona mi podała po prostu adres i jest wszystko git. Więc teraz jadę to nadać. Nie jestem jakoś tak stratny bardzo, bo jestem na minus tylko jakąś złotówkę. Aktualnie jestem 20 zł, ale muszę czekać miesiąc, aż etykieta jakby się przedawni i wtedy dostaję zwrot pieniędzy. Dobra, witam was. Tutaj przy kompie. Teraz sobie bijemy i zapytamy, bo będziemy grać w CS-a, więc się zapytamy, czy ktoś może nie chce ze mną grać. Chce ktoś grać w CS-a? A ja Yusaki nie chce? Nie wiem. Tutaj nie, robię tylko. Sobie niestety. Zagrał, ale ja nie mogę. Gram w ligę i wrasta, więc nie. Dobra, to idę grać solo. No więc niestety musimy grać samo w CS-a. Z tego powodu, że jak wiecie, no to generalnie jutro, od jutra o południe jadę i jutrzejszy odcinek będzie montowany właśnie na tym programie, który wam wcześniej pokazywałem do montażu. Zobaczymy, czy podołam, żeby jutro zrealizować, więc oczywiście ja sobie teraz coś tam nagram, żeby mieć content na tego. Dzisiaj wszystko sobie zagram, jakby zagram sobie, żeby mieć tutaj content na dzisiejszy odcinek. Jutro jakoś z rana sobie pewnie zagram po prostu, żeby mieć content na właśnie jutro, więc ja z tego powodu, że no jakby nie chcę mieć tyle surówki na montażu, no to po prostu będę sobie używał funkcji powtórki. No karta graficzna, wiecie o co chodzi. O, minus rep cheater, minus rep cheat, minus rep. Kłak jakiś. Ja po prostu nie usunę coś w tym grę. Minus rep, plus rep. I obydwoje mają włączone te. Jak wiecie, no to ja gram na trybie tego. Ja niestety gram. Ja niestety tutaj mam włączone coś takiego, no niestety, że ja nie mam kupionego CS-a. Ale niestety nie mam kupionego CS-a, więc dlatego też jest problem właśnie z cheaterami, ale cóż. Proszę, tobie. Okej. Proszę, szosz. A jak widać, taktyka. Nie istnieje. Oj, dostałem pestkę. No, wykrywamy chyba. Weź tego uspa, gościu. Czemu znowu bombę dostałem? Oczywiście idę pierwszy. Z dwóch stron, no niestety mnie kieruje gość. Zaj. Back. O ja, skąd? Okej. Nie wiem, no. Kurwa, chuj, dupę. Naprawdę, nie wiem, no dobrze, już się ogarnęli.
Kupimy wie... Oła. Nie znam w ogóle miejscówek, to błąd grać tutaj na tej mapie. Jak widać, trochę lepiej zarządzam finansami, bo gdzieś miałam prowadzę i czujcie to. Jestem totalnym głównym, a prowadzę. Kieruję tutaj. Jeżeli ktoś by chciał mi użyczyć konta jakiegoś... Chcesz? Ja pierdzielę. Nie wiem, no chłop jest debilem, no. Nie wiem, który tam. No chłop mi stał i nie mogłem nic zrobić, bo nie mogę go zabić. Ciekawe rzeczy się tu dzieją, widzę. Dziękuję bardzo. To może być też oczywiście jakby albo nie mogą być cheaterami, albo po prostu nie mogą być dobrze i na przykład być smurfami tyle. Więc to też nie wiadomo. Flashback. Flash. Flash. Rajep. Ale po co ten flash tutaj to bardziej nie miał? Chyba zrotowali pod B. Dobra, tu sobie zaplantujemy normalnie ten. Jakie to nie? Oła! Where? Skąd? I don't know. No, 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 it's B. No, it's A. No. Suka. Proszę, don't rush, please. Flash. One side. O, to chyba był. Ale się... O, ja dupię. Jaki... Where? Blocking. Window? Probably. Szedł. Ja nie mogę, co jest tutaj... Zepsuli totalnie. Jest. Coś. Z water. Koi. Pan to przegra i teraz i tyle z tego będzie. Ale bym prawie mu skasowałem tego flaga totalnie. Dobra, jest, brawo, wygraliśmy jakąś rundę, to jest aż trzecia już. Fuck. A tutaj wymiana granatami było. One shot. Nie raszujcie tak. Nie wiem, po co oni tak raszują. Nie no, głupie, to jest... Jeszcze nic mu nie zadałem. Next time the phone has been planned. A jednak nie, dobry jednak jest nawet. Chłopak, mi się wydaje, że go z pleców zrobił. Tam. Ojej. Blać. What? Są dwie szlec. Ajajaj. Jesteś. Dobrze. Ała, ale żem dostał web. Co? Widzieliś to, jak on się obrócił? To jest ten, to jest cheater. To szkolnik Johnson. Jest to gra Fortnite czy coś, to jest w ogóle już ten. Kompos, 10-letni taki Janek siedzący przed kompem i czytujący z jakichś darmowych cheatów, to jest właśnie ten obraz. Dobra, teraz punkt meczowy. Przegrywam mecik i foriancik. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście to? Fuuuuck. Przeglądam sobie tak luźno Facebooka i nie chce mi się aż włączać na telefonu, bo to co zobaczyłem, to mnie trochę przeraziło. Pojawił się taki post na grupie Nie, edukacja seksualna wcale nie jest potrzebna w Polsce. I tutaj mój podręcznik od religii w autora sprawdziłem, że nie konsultowałem się ze specjalistami. Wygląda na totalnie jakiś podręcznik 7-8 klasa. Chce się zobaczyć niezły kabaret. Wydawnictwo Jedność, bo miałem podręczniki wydawnictwa Jedność, więc widzę, że to jest wydawnictwo Jedność. Środki antykoncepcyjne dzielimy na chemiczne preparaty plemnikobójcze, na przykład w postaci kremów. Nie słyszałem o niczym takim. Najlepsze co tutaj przeczytałem to praktyką antykoncepcyjną jest również stosunek przerywany. Nie, kurwa, nie, nie, proszę cię. Oczywiście, że tak. Skutki uboczne antykoncepcji mechanicznej, czyli prezerwatywy, niedokrwienie śluzówki,
odczyn zapalny, podrażnienia, uczulenia, zmniejszone wrażenia zmysłowe. Tabletek hormonalnych ma skutki według tej książki to uszkodzenia naczyń, zmiany zatorowo-zakrzepowe, zwiększone ryzyko nadciśnienia, zawału serca, udar cukrzyca, rak, błona, coś i następnie druga strona. No, nie chcę mi się tego nawet czytać, ale do jakiego przedmiotu jest ta książka? To jest już WDŻWR, czy to jest jeszcze religia? Dzisiejszy odcinek nie był jakoś taki treściwy zbytnio, sorry, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałem chęci, nie chciałem czegoś tak na siłę robić, więc tego ten cesik był, jest 10 minut, mam nadzieję, że ten, jakby w zamyśle daily, to wiadomo, chodzi mi o to, że ma być film codziennie, a nie, że ja tam muszę robić jakieś ciekawe rzeczy. Mimo tego nawet taki CS był dla mnie trochę wyzwaniem jakimś takim i właśnie po to mi chodzi też w daily. Chodzi o takie wyzwanie, które mam właśnie poprzez codzienne nagrywanie filmów i ich montowanie. Tak jak wspomniałem, jutro będzie troszkę zawirowanie, w sensie jutro, czyli dzisiaj jest poniedziałek, jutro we wtorek po południu jadę, więc do południa mam czas, żeby coś nagrać. Następnie we wtorek właśnie muszę coś nagrać. Następnie to muszę wieczorem zmontować. Wrzucić to w środę. Mam w sumie awaryjny film. Pastę mam. Jeżeli nie uda mi się zdążyć z wrzuceniem tego, zmontowaniem filmu i tak dalej, to wleci pasta po prostu. Więc właśnie w środę muszę też nagrać coś, bo w środę dopiero wracam pod wieczór. Następnie w czwartek będę prawdopodobnie sobie zarwę z noc, środę na czwartek sobie będą się chyba trochę zarwać i zmontować to, żeby to się pojawiło w czwartek. No i tak to będzie wyglądało przez te najbliższe dwa dni. Nie spodziewałem się tego, bo to w ogóle nie miałem tego w planach wyjazdu i tak dalej, no. Więc was przepraszam już tutaj z tego miejsca, bo tak jak mówię, kompletnie tego nie planowałem wyjazdu. Mam nadzieję, że ten daily vlog nie był jakiś tragiczny. Dzięki za oglądanie. Widzimy się, miejmy nadzieję, jutro w daily vlogu, a nie w paście. Nara. Rok na TS-ie, tysiące godzin pracy. Wyjebanie z gildii dla Denka, wszystko jest cacy. 5 edycji razem, setki sklepanych szmat. Wyjebanie z gildii, bo bremu jest więcej wart.